Słuchajcie, dzień kolejny zmagań. Jest niedziela. Mam gotowy blat. Właśnie sobie przygotowałem rozpiskę odnośnie zabudowy tutaj stelaża. Fronty i boki. Za chwilę będę kroił szkło. Nie szkło, tylko płytę. I następnie to okleję. To będzie pokazane na filmie. No i będę skręcał tą szafkę. Dzisiaj to akwarium musi stanąć na szafce. To jest postanowione. To jest specjalny ABS, taki w kolorze zabudowy. Ten jest akurat szeroki do blatów, pogrubiany, gruby. A to jest do frontów. Zaraz będziemy oklejać drzwi, fronty. Blat mamy oklejony. Maszyna nie jest tania. Niedługo będziemy już ją spłaconą, 5 lat spłacania, ale robi robotę. Dobry samochód by z salonu wyjechał za nią. Zawsze sobie mówiłem, że będę do tego dążył, żeby mieć jak najwięcej maszyn, które pozwolą mi spowodować lepszą jakość, żeby klienci moi byli zadowoleni. Przyznam, że nie jestem Michałem Aniołem i mi zawsze wszystko idealnie wychodzi. Ale jeżeli coś jest spieprzone z mojej strony, to na pewno to poprawi, jeśli klient będzie tego oczekiwał. Nigdy nie powiem, że tak ma być. Po co daję tyle dużo klejek? Nie po to, żeby czyścić później te płyty długo i żeby maszynę też czyścić długo upieprzoną. Zobaczcie, tu jest klej. Tylko po to, żeby ten biur cały był mocno zaklejony klejem, żeby ta płyta nie miała możliwości spuchnięcia. Wiadomo, że jak ktoś będzie lał strasznie mocno długo, to w końcu coś się zacznie dziać, ale w normalnych warunkach ktoś będzie dbał. Ta płyta jest na tyle zabezpieczona, że nic się z nim nie stanie. Niestety takie meble zwykłe, które macie w domu, one są oklejone bardzo cieniutko tym klejem. Tam mało wiele wystarczy i już ten mebel się podnosi. Tutaj jest po to specjalnie z mojej strony tak dużo daje kleju, żeby mi się po prostu ta płyta jak najmniej puchła. Słuchajcie, mam tutaj gotowy stelaż, który pokazywałem, bo przesunąłem się. Który wam pokazywałem. Stelaż z pięknymi możliwościami. Wysoki to jest stelaż. No i mam już wszystkie materiały na niego. Mam tutaj blat już przygotowany. Tu właśnie nadawany ściskami. Za chwilę będę go przykręcał. Następnie boki. Tutaj w jednym z boków będę
frezował otwór na hydraulikę. Fronty, podłoga, plecy. Podłoga może później. Już to na sześcienia, zrobisz na koło 17. Więc chcę to szybko skręcić i przyjdzie kolega Bartek i pomoże mi to akwarium z Natalką tutaj umieścić pod ścianą. I to jeszcze muszę zrobić miejsce. Trzyma ostro. 70 skręty to jest siła. Dobra, idziemy dalej. Sytuacja wygląda tak, że już mam sporo elementów zabudowy wykonanej i teraz muszę sobie powiercić drzwi i zaraz będziemy je zakładać. Tutaj w tym miejscu stanie akwarium. Robimy właśnie tutaj przygotowanie. Te akwarium będziemy troszeczkę musieli przesunąć, czyli wody uleję, przepcham je. Tutaj tą gaśnicę muszę usunąć. Te kable do góry. To muszę też zdjąć tak samo, bo to będzie 2 metry wysokości miało. Także szafka już jest. Puśmina też jest. Szafeczka jest. Zostało w szafce tylko plecy tu przykręcić. Po co plecy? Plecy odgrywają dużą rolę. Nawet jeśli stelaż jest z profili, takie plecy z tyłu, one bardzo stabilizują mocno konstrukcję. W związku z tym, że ten akwarium jest mega wysokie, taka stabilizacja jest wręcz bardzo wskazana. Tutaj sobie zbiornik zastreczowałem, żeby mi się to nie syfił, kiedy robiłem zabudowę. Także działamy ostro. Pieski zaniedbane. Bruniu, nie ma co rzucać. Dobra, widzimy się później. Ale my z tobą to będziemy. Ja powiedziałem, że na to zgłoszono. Niestety, moi widzowie, ale okazało się, że brakuje miejsca na komin, na hydraulikę. W związku z tym tutaj jakiś stelaż jest, jakiś regips, mówię, to zupełnie do niczego jest niepotrzebny. Podejrzeć. Więc i tak będę robił remont w przyszłości. Próbuję ten blok tutaj z tego regipsu. Tutaj jakiś tynk wytynkowany, także to mi przeszkadza. Pociągnie się gładzią przyszłościowo. Także tutaj rozpieprzam to. Jak to się mówi? Brutalna siła! Młotek 1000 kg i poszedł. Jest niedziela, godzina 21 prawie. Niestety czas szybko leci. Właśnie tu poziomuję szafkę, stelaż. Ale widzę, że jest zajebista różnica poziomu. Mi się to nie podoba, muszę tutaj nadrabiać podkładką, bo na nóżce nie chcę tego robić, bo nie chcę, żeby maksymalnie nóżki nie chcę wykręcać, bo to jest niekorzystne. Masakra. Gości mogą tutaj kiedyś pralnie i taki spadek zrobił. Ja nie idzie. Dobra. Jak poziomuję, to będziemy dalej widzieć, co jest zdjęć. Także słuchajcie, kochani moi widzowie, pokaż tutaj w oczko. Zawsze jak ustawiacie taki stelaż czy szafkę, najpierw musicie podkręcić zewnętrzne strony. Jedną, drugą. Przede wszystkim zaczynacie tak. Krótsza poziomica. Tutaj łapiecie poziom. I od tego poziomu się sugerujecie w tą stronę i w tą stronę. I teraz jak mamy tutaj, tu mamy poziom jak należy, tu mamy jak należy,
chodzi o lico, płaskoliniowość. No teraz jak postawimy akwarium, to środek sobie podciągniemy pod górę. Dopiero. Także to co jest, to co ma być, to jest. Tutaj mówię, musiałem dużo nadłożyć, ale mam poziom. Wiem, że akwarium będzie stało równo i że będę miał tutaj wodę równiutko. Jakby to krzywo było, to jakby tam ta woda wyglądała. No, to tak nie może być. To musi być wszystko, mieć ręce i nogi. O, tu widzę, że jest luz. Dobra. Idziemy dalej. Poczekaj, teraz drugą stronę. Poczekaj. To jest raz, woda i na to. Raz. Stoisz, pan stój. O, staje. 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 Poczekaj, Bartek. A tak ja. Ja jeszcze tyle, a ty jak nic, byś nie głosował to. No, tak mocno. Stój, stój. Dobra. To trzeba zrównać. Teraz właśnie obejrzeliśmy akwarium. Jednym wózkiem będziemy tam zmierzać. Pokażę wam. Nie trzeba 8 ludzi, tylko głupka musi myśleć i powie dobrze. Jazda bez trzymanki. Sorry za przekleństwo, ale jest to uzasadnione. Mamy je dosyć wysoko. Wjeżdżamy po malutku. Musimy tak raz, raz, raz w prawo, raz w lewo i się ciśniemy. Idziemy. Dobra, ja kieruję, a wy ten. A wy tam patrzcie bliżej. Kuba, zmieni teraz kasta wysunięć. Pokażę teraz, bo tu jest ciemno, nic nie widać. Na stronie z tego stołu. Skręcamy na maksa, Bartek na maksa skręcamy. O! Trzymajcie je, wysoko, wysoko trzymajcie, bo one wysokie. I pomalutku. Bartek, trzymaj wysoko, nie? To jest jedną ręką. No wiesz, stało jeszcze. Bartek, spokojnie, bo to nie są żarty. Poczekaj, taka, bo nie widzę nic. Wyjdź sobie chyba na chwilę. Bartek, paszam, tu na chwilę do ciebie jeszcze. Ja chcę, żeby lekko tu wychodziło. Wystawiam, bo tam jest na styk. Tutaj coś podłożyć. Mamy coś podłożyć? No i dobra, spoko. To mam trzymać? No coś podłożyć coś trzeba, żeby było równo. O, wchodzi.
Poczekaj, poczekaj chwilę. Bartek! Nie wiem jak. Przemek, poczekaj chwilę. Przejdź chłopak po ciebie, bo nic nie widać. Możemy tutaj teraz troszkę u mnie. Nagrywaj. Koncentruj się, żeby nie latało wszystko. Wsuń jeszcze do przodu, do ciebie. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Patrz na komin. Bartek, poczekaj, ile mam do komina jeszcze? Dużo. No to głęb pod ścianę i do siebie trochę. Czekaj, czekaj, kurwa, patrz. Przesunęło się wszystko. Do tyłu wracamy. Ale to nie będzie na mnie. Wracamy. Ja musi to nosić. Nie, ja tam muszę wejść. Ja tam muszę iść i koniec. Trzeba przystawku pomagać. Na razie się nie przesuwa. Poczekaj, tak za. Gdzie jest ten stosik? To jest ten stosik, który idzie. Nie ma się ten stosik? Po prostu mi się ten stosik przydał. Zobacz ten stosik. No, na jedzie. Kurie. Poczekaj, o, jak podnoszę, to jest lepiej. Tak, nie przesuwa się no. Dobra. Tam też bym chciał tak samo podnosić, nie? O, fajno, nie? Patrz tak do góry, bo się przesunie. Podchodź. Do mnie jeszcze wepchaj. No. Jop. Bartek tylko będziesz musiał podnosić do góry trochę, nie? Teraz już to. Przystawkę sobie pociągnij. Przystawkę sobie pociągnij. Pociągnij ją. Jest na masa? Dobra. Góra jest dla kubelu, za górę nie łap, nie? Dobra. Zobacz, poczekaj. Poczekaj chwilę. Poczekaj. Dobra. To podnoś, bo się przesunie wszystko, nie? No. Spokojnie. Tak, to pójdźmy tu zakrócz. Pomóż tam mu. Czekaj. Masz załóż tą przystawkę potrójną od frontu. Wyjdź tym wózkiem. Wyjdź, uważaj, bo to jest stelaż. Uważaj. Jedź prosto. No teraz mam się. Dobra, no taka załóż przystawkę sobie od frontu, od Bartka. Połóż tu, połóż tylko przesuną. Właśnie wszystko ten posąg, który przesunie. Sam go robię. Czekaj, tu my. I ja powiem kiedy. Lecimy. 3, 4, hop. Czekaj, czekaj. Bo trzeba do mnie trochę jeszcze. Do ciebie, bo mam alfali. Poczekajcie. Ja do mnie. Dobrze, jeszcze kawkę. Dobra, stoj. I pomału teraz trzymę schodźcie. Do góry. Idziecie. Stój. Natalka, stój. Nie czekaj tego. Idź tam się, patrz. Bartek, stój tutaj. Ale to już jest na styk, nie? Dobra, patrz tam się. Natalka, patrz się. Kuba, patrz się, co nas nagrywasz. Teraz trzeba wyrównać. Tu się zagięło, Bartek. Chodź tutaj, ja podniosę. Wyciągnij ten róg, bo się róg zagięł. 3, 4, hop! No. Weź mi tutaj, bo ja muszę tu wyrównać, nie? Nie, patrz. Dobra. I teraz tam, unieś tam tylko. Bartek, poczekaj. Poczekaj. Też musisz unieść i ja muszę unieść, musimy pchać w tą stronę. Tak, poczekaj chwilę. Centymetr. Lekko się podrównam. Wyjdziesz. Chyba ja tu nie mam na chwycić, wiesz co chodzi. Wyjdziesz tam, ja będę patrzyła. Czekaj, sam nie, bo się przesunie cały ten. Trzeba przenieść, podnieść trochę. Bartek,
Zapewne iść tam będziesz pchać trochę. Za bok. My uniesiemy, ale za bok będzie pchała. Za bardzo. Poczekaj, muszę chwycić. 3, 4, hop! Hop! Czekaj. Centymetr. Hop! Pół centymetra. Hop! Jeszcze! Hop! Dobra. Na komin uważaj. Pokaż tu Kuba. Pokaż tu jest gdzie komin. Zobacz. Pokaż na widzów moich gdzie komin. Przejdź, jest na stronę. Przejdź. Obracaj się. Zobaczcie tutaj. Musiałem wywalić regips, co nie? Bo no... Pokaż mnie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Musiałem tutaj wypieprzyć regips, bo bym nie wszedł i wyszło, że na styk jest, nie? Ale jest... Jest uderzenie. Takie będą skarki pływać, że się w głowie nie mieści. Przyjdą Alto Morinoco, Alto Mirinida, Santa Isabel. Będzie po prostu... Jak to jest, że firma akwarium nie ma akwarium, nie? Ale jakieś akwarium. Tyle lat to trwało w końcu. To jest na razie przejściowe, jeszcze większe będzie. Dobra, jest dobrze. Ustawiamy jeszcze. Ciuteńkę, ciuteńkę tam domy jeszcze. Idź tam, Kuba. Bartek, ciutkę domy. 3, 4, hop! Dobra, teraz od frontu ustaw. Czekaj. No jest okej. A ta cała daje ten ostrzy, ten pewny. Ale ty, to zobacz, to chodzi o to, że ten steraż wysoki robi tu robotę, nie? Jest taki, wiesz, taka ściana wody, nie? Bo to na takie akwarium no, nie ma inaczej jak patrzeć, jeżeli musisz... Stań tak do tyłu bardziej, do tyłu bardziej. I, ale zobacz, Basiuś, i tak, to pasą. Tu jest logo, żeby to nie robił Janusz w garażu. Oczywiście, mam. Opaska, jak ci się podoba, to zrobię opaskę. No i ty nie widziałeś tej opaski, nie? I tu. I to jest maskowanie, co nie? Natalka, gdzie jest taka drabinka z tych mniejszych, co mi zaprezentował? A mamy fajnie, jak ty tam jest. Jakie zamykanie? No, wszyscy się będą odwody. Drabinkę, możesz taką, dać mi taką tą? Co mam wolniowo? Nie ma takiej. To weź mała nagrywaj. Puśćmy Elżbietę. Siedziałem tutaj w niedzielę, w sobotę, przepraszam. Natalka robiła w kuchni jedzenie, a ja tutaj w sobotę ja czyściłem. Nie wiem, do pół do 12 chyba, nie? I tego dnia samego tą opaskę robiłem od razu. Przykryliśmy te tło. I zaraz wam zaprezentuję, jak tak fajnie zremisował. Dobra. Buty, buty ściągnę. Wiadomo, że tam taki brudny nie wejdę. W końcu firma akwarium ma normalne akwarium. Pira, pierdziele. Ale wejdzie jazda. No, może lepiej nie być. Nie, no ale to będzie prasowa, bo to jest wysokość, nie? Wiesz. Okazji, żeby zagrać z dziewczynami. Jak będziemy narażację robić, jedna osoba wchodzi i już nie wychodzi. Weź tam trochę do tyłu, pokaż perspektywę. A taka właśnie muszę wychodzić. Także słuchajcie, moi kochani, na tym etapie film kiedy się kończy. A moją przygodą jest po prostu... Dzisiaj nie zacznie. Dzisiaj jest dzień dziecko. Duży dzieci. Dobra, Kuba. Piąteczka, trzymajcie się. Będą następne filmy. Portfolio. Thank you.
jadą mężczyźni z kobietami po wielkich placach, pustych plażach.